Dzisiaj zrobiłam sobie taki wolniejszy dzień w domu, a to dlatego, że mój mąż dzisiaj jest w fabryce. Nie wiem, czy dzisiaj wróci, nie wiem, dzisiaj albo jutro, jeszcze tak naprawdę nie wiem, bo miał jechać jeszcze do innych fabryk, ale nie wiem, czy mu się to uda, więc właściwie jeszcze nie wiem, czy dzisiaj wróci, czy nie, ale ja dzisiaj sobie zrobiłam taki wolniejszy dzień. Popracowałam sobie w domu, więc wracam na moje chillowanie na balkonie. Dzisiaj mam piękną pogodę, bo nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Bardzo, ale to bardzo z tego powodu się cieszę. Nie wiem, czy wasze psy też tak lenieją. Lokosław po prostu tak lenieje bardzo, że codziennie musimy odkurzać kilka razy dziennie nawet dom, bo nie ogarniamy. Lokuś, pokaż się. Pokaż się, nie wstydź się. Właśnie Babyk mi napisał, że wraca do domu, bo stwierdził, że nie może beze mnie spać. I on musi wrócić do domu dzisiaj, także nie spodziewałam się, że dzisiaj wróci i nic dzisiaj nie robiłam, na jutro zamówiłam Ai, żeby przyszła ogarnąć chatę, więc szybko ogarniam, bo mamy taką tradycję, że jak się nie widzimy gdzieś tam cały dzień, że jak mąż czy ja wyjeżdżam do fabryki, to zawsze jak wracamy, to jemy wspólną kolację, no i dom jest posprzątany i tak dalej, nie wiem, tak mamy po prostu, mamy taką tradycję. Także za 50 minut dojedzie do domu, a ja nawet nie wiem, za co mam się zabrać. Pierwsze co to odkurza, po drugie zmyję naczynia i po trzecie muszę coś ugotować. Powiedział, że nic nie chce, ale no wiecie, jak wraca się do domu po podróży, no to tak samo ja oczekuję, że będzie ciepły posiłek, tak samo na pewno on oczekuje, że będzie ten ciepły posiłek, więc zaraz zajrzę do lodówki, co my mamy, ale tak sobie myślę, że zrobię sałatkę i papryczki pieczone. Chociaż tyle. Dobra, uciekam sprzątać. Mój dostawca jeszcze nie jedzie. O, czegoś nie ma w sklepie na 100%. Way? O. Ładne. Dzwonię właśnie do mnie ten dostawca i pyta się, gdzie jest swój sklep? Ja mówię, jaki sklep? Ja wiedziałam, że to on. Tak na 100%. Ja mówię, jaki sklep? Ja nie mam sklepu. On mówi, bo nie mogę znaleźć tego sklepu. Ja mówię, nie mam sklepu, ja zamówiłam rzeczy. Mówię, nie wiem, gdzie jest ten sklep. Także będzie opóźnienie. Wrócił z jabłkami. Proszę bardzo. Takie duże w ogóle. I dodatkowo jeszcze ma... Tu dostał tutaj orzeszki. Mówi, że jedno opakowanie zjadł po drodze. No, ale są jeszcze trzy. Patrzcie w ogóle, co mi się stało z dywanem. Wylał się sok i włożyłam do pralki i z przyzwyczajenia włączyłam też, żeby wysuszyło. Suszeniem po prostu. No i wyciągnęłam go w takim stanie. Już zamówiłam nowy dywan, czekam aż on mi dojdzie i zrobimy zamiankę. Przyszedł mi wreszcie nowy dywan. Troszeczkę inny wzór, ale w tych samych kolorach, co mi się bardzo podoba, ale powiem wam szczerze, że chyba podoba mi się bardziej ten pierwszy dywan niż ten. Chyba bardziej tam był taki marmurowy, zamiast tego białego był taki właśnie marmurowy. Ale no jest okej. Kurczę, muszę przynieść z samochodu mikrofon, który się podłącza do kamery, bo z tym kablem niewygodnie się chodzi. Przywiózł mój mąż ciasto. To jest ciasto, które się tak rusza. Ostatnio jest bardzo popularne na chińskim TikToku. Pokażę wam, jak ono wygląda. Ono jest w ogóle ciepłe. Tak on wygląda. Czy się giba? No nie wiem.
to zwykły biszkopt jest. Dzisiaj będę robić maseczkę. Ta maseczka jest miętowa i ona jest w pudrze. Jest w kolorze niebieskim. Wyciągam łyżkę całą pełną tego pudru, tej maski w pudrze. Teraz trzeba dolać wody. Mieszamy, aż nie będzie tych grudek. Musiałam się tutaj przynieść do światła. Przepraszam Was za dudnienie, ale budują mi nowe osiedle przed moim osiedlem. Maseczka wygląda tak. Jest taka trochę lejąca się. No i nakładamy na buzię. Ona w ogóle pachnie, wiecie jak? Jak guma balonowa. O, taką grubą warstwę kładziemy. Bo później tak bardzo łatwo ją się zdejmuje. Zapytał się mnie, będę ją ściągać i później... Jak widzicie, trochę się zasiedziałam i maska zaczęła już się tak skorobać. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Tak sucha się bardzo zrobiła. No ale możecie zobaczyć, jak ładnie ona odchodzi. Dobra, zdejmę maseczkę, myję w twarz i do Was wrócę. Jestem teraz w takim przepięknym ogrodzie z moim wariatem. Ten ogród jest naprawdę przepiękny. Zrobiliśmy sobie w parku mini piknik. Mamy taki widoczek na Mordor w Iłu. Robię tutaj sobie je. Niestety długo tutaj nie posiedzimy, dlatego że strasznie drżą komary, a ja nie wiem, czemu zapomniałam tego sprayu na komary. Mimo że mamy w domu, w samochodzie, do samochodu właśnie chyba musimy kupić, bo ciągle o nim zapominamy, więc tak naprawdę posiedzimy sobie tutaj chwilę. Przyjechaliśmy tutaj głównie dla Lokosława, żeby sobie trochę pobiegał, powąchał. No i niedługo będziemy wracać, już powoli ściemnie. Jedziemy właśnie na kolację z moim mężulkiem. Zaprosił mnie, prawdopodobnie będzie to restauracja tajlandzka. Nie wiem, czy dobrze odmieniłam, mam nadzieję, że tak. No i jedziemy sobie tam posiedzieć. Tak o, nie mamy nic w sumie wieczorem dzisiaj do roboty, więc jedziemy sobie posiedzieć. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tutaj mamy deser, to jest słodki ryż z mango. A tutaj jest taka śmietanka, też na słodko robiona. Tutaj mamy ryż z krewetkami i z ananasem, a tutaj mamy takie sajgonki, można powiedzieć, z sosem takim ostrym na słodko.